Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki. Ja dziś na odcinku zakupiłam slime do czyszczenia. Tutaj jak widzicie klawiatury, ale też jest napisane, że ściera kurz, więc naprawdę jestem ciekawa, czy mojego MacBooka wyczyści w jakikolwiek sposób. Zakupiłam go na Allegro, kosztował on 2,50, przesyłka była troszeczkę droższa, ale kupiłam ich więcej. W każdym razie przyszedł mi w każdy w takim samym kolorku, nie było innych, pomimo iż prosiłam, ponieważ był jeszcze niebieski, różowy, a przyszedł mi zielony, czy to jest żółty, nie pamiętam, więc, a też tutaj nie umiem rozpoznać, więc otwieramy tego slajma i sprawdzamy, co jest w środku, a raczej jaka jest konsystencja tego slajma, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Pierwszy, który otworzyłam tak dla testów, żeby sprawdzić, co to jest, bo kupiłam więcej niż jeden, no to był taki bardzo nadmuchany powietrzem, więc mega mi się to nie podobało, a ten wydaje się być nawet okej, ale już się urwał. Jest taki neonowy zielony i jak tak go skryję, nie wiem, wydaje się jakby świecił w ciemnościach. Jeszcze tutaj jest resztka, zobaczcie. Chcę go wygrzebać cały, ale ciężko wychodzi. Dobra, już wszystko tutaj jest wyciągnięte, więc na razie sprawdzamy go. Zachowuje się fajnie, ale jest taki bardziej gumowy niż pozostałe i bardziej zbity, które dotychczas miałam, ale podejrzewam, że ta funkcja jest po to, żeby on się tak jakby nie rozdrabniał na malutkie elementy i nie wchodził w klawiaturę, jeżeli ją czyścimy, więc ten slime taki musi być, nic innego, ale naprawdę bardzo mi się podoba, tylko mało się rozciąga, ale to wiadomo z jakich przyczyn, z przyczyn takich, żeby nie uszkodzić sprzętu. Jak widać, tu jest zielony, w opakowaniu wyglądał jakby był żółty. Ale tutaj zobaczcie na opakowanie, co można czyścić. Tutaj jest pokazany router, suszarka i jakiś taki telefon. Już chyba takich nie produkują, albo już mało kto taki używa. W każdym razie ja swojego iPhone'a, no nie mam co tam do czyszczenia, ale kiedyś były takie klawisze, no i wchodził tam brud, pamiętam. Więc my spróbujemy wyczyścić teraz mojego MacBooka. Nie jest on jakoś bardzo brudny, ale jest na nim klawiatura. Zobaczymy, czy złapie jakieś fifroki, ja to tak zawsze mówię, fifroki, nie wiem jak wy mówicie, też mówię kruszki, ale zazwyczaj tak, więc ja idę po MacBooka. Okej, dobra, widzicie tutaj klawiaturę i próbuję coś, jakieś kruszki zebrać, ale nie ma tutaj za dużo, nie oszukujmy się, w każdym razie szukam coś w tej klawiaturze. I widzę, że takie drobnice zbiera. Wy tego możecie nie widzieć na klawiaturze, ale to są drobne kruszki, więc... Mniej więcej widzicie, jak działa, takie drobnice zbiera. I bardzo mi się to podoba, jednak wy możecie użyć do czegoś innego tego slime'a, jakieś inne tereny nim wysprzątać. Dajcie znać, czy w ogóle mieliście takiego slime'a, no i tani moim zdaniem on jest, bardzo tani. Dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie, a widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!